Laureatów Nagród Miasta Kielce za 2018 rok uhonorowano podczas gali w Kieleckim Centrum Kultury. Wręczono 10 nagród indywidualnych oraz 2 zbiorowe. Wyróżnienia przyznawane są przez miasto od 1995 roku, a ich celem jest uhonorowanie osób, które swoją pasją, pracą i działalnością przyczyniają się do promocji oraz rozwoju Kielc. Moim zdaniem Kapituła dokonała dobrego wyboru, ponieważ wszyscy laureaci reprezentują różne środowiska, różne sfery naszego życia, począwszy od gospodarki, poprzez kulturę, edukację, sport i także ochronę zdrowia. No i łączy ich w sumie pasja, poświęcając swój czas zawodowy, często czas prywatny, dla dobra miasta, mieszkańców. Nagrody otrzymali Michał Bednarski, zawodnik sportowych walk rycerskich, członek kadry narodowej Polski, drużynowy mistrz i wicemistrz świata oraz brązowy medalista Mistrzostw Polski. Popularyzator tradycji oręża polskiego, zaangażowany w edukację historyczną poprzez działalność w klubie historycznym HIRT. Alicja Fojcik, w czasie wojny zaangażowana w działalność Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Więźniarka obozów koncentracyjnych w Ravensbrück, Buchenwaldzie i Bergen-Belsen. Członkini m.in. Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej, byłych więźniów politycznych. Propagatorka wiedzy o II wojnie światowej. To jest dla mnie przede wszystkim zaskoczenie. Nie spodziewałam się takiego wyróżnienia, oczywiście, no bo zasadniczo jestem normalnym obywatelem miasta Kielc od pokoleń. Uważam, że to jest najważniejsze w życiu, żeby dawać komuś coś z siebie. Aleksandra Klusek-Gębska, nauczyciel, wychowawca świetlicy szkolnej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Organizuje i prowadzi amatorskie teatry dziecięce i młodzieżowe działające na terenie naszego miasta. Pisze scenariusze i reżyseruje przedstawienia, w których nawiązuje do historii, legend, tradycji, a także ważnych problemów społecznych. Ksiądz Jan Oleszko, rektor klasztoru Pallotynów na Karczówce, inicjator prac renowatorskich i rewitalizacyjnych w klasztorze, na które pozyskał fundusze zewnętrzne. Działacz charytatywny, współorganizator biegów sportowych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. Wspiera dziewczęta trenujące piłkę ręczną w Stowarzyszeniu Korona Handball oraz chłopców z grup młodzieżowych Stowarzyszenia Vive. Działalność księdza rektora łączy pokolenia. Ewa Parkita, pedagog, muzyk, wicedyrektor Instytutu Edukacji Muzycznej UJK. Brała udział w przygotowaniu i wystawieniu spektaklu Wódz, a także wielu koncertów rocznicowych. Członek chóru Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. Angażuje się w działalność charytatywną, organizując koncerty w szpitalach i ośrodkach rehabilitacyjnych oraz prowadząc warsztaty muzyczne dla dzieci, młodzieży, studentów i nauczycieli. Autorka ponad 80 publikacji naukowych. Włodzimierz Pawlik, pianista i kompozytor jazzowy, jedyny polski laureat Międzynarodowej Nagrody Grammy w kategorii jazz za płytę Night in Galicia. Zdobywca wielu polskich prestiżowych nagród, w tym Fryderyka, Nagrody TVP Kultura, Koryfeusza Muzyki Polskiej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor muzyki do filmów Rewers, Wrony, Pora Umierać oraz uczestnik i gwiazda wielu renomowanych festiwali jazzowych na całym świecie. To jest wielka dla mnie chwila szczęśliwa, ponieważ urodziłem się w Kielcach 4 października 1958 roku i to 60 lat minęło i jestem znowu tutaj. Wojciech Rokita, doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista położnictwa i ginekologii, współtwórca oraz kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Nauczyciel akademicki, kierownik Zakładu Profilaktyki w Ginekologii i Położnictwie na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach. Autor wielu prac naukowych, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Jest to wyróżnienie nie tyle dla mojej osoby, ile wyróżnienie dla całego środowiska położników, ginekologów, neonatologów, wszystkich tych, którzy codzienną pracą spowodowali, że miasto nasze jest najbezpieczniejszym miejscem w Polsce dla kobiet rodzących i ich dzieci. Stanisław Rupniewski, przedsiębiorca w branży BHP, ochrony przeciwpożarowej i systemów bezpieczeństwa, prezes zarządu przedsiębiorstwa Supon. Przez 16 lat radny Rady Miasta Kielce, w tym przez 4 jej przewodniczący. Autor nowatorskich i innowacyjnych rozwiązań technicznych oraz nowych technologii w ochronie przeciwpożarowej w Polsce i Europie. Z jego inicjatywy reaktywowano Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego, zaangażowany w działalność na rzecz niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących. Jestem kielczaninem z wyboru i uhonorowanie tą nagrodą jest takim zwieńczeniem moich sukcesów w przedsiębiorczości, w samorządzie lokalnym, w samorządzie gospodarczym i w akcjach charytatywnych.
Jarosław Skulski, w imieniu którego statuetkę odebrała żona, jest kierownikiem działu edukacji filmowej i działalności kinowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. To animator działalności kina studyjnego Fenomen, które dzięki jego pracy zostało włączone do sieci kin studyjnych i lokalnych. Pomysłodawca świętokrzyskich spotkań filmowych, przeglądu Historia w filmie, a także trzech edycji Ogólnopolskiej Akademii Filmu Polskiego. Swoje działania kieruje do wszystkich grup wiekowych. Arkadiusz Szostak, reżyser, animator i menadżer kultury, autor oraz szef produkcji koncertów i widowisk artystycznych, zastępca komendanta chorągwi kieleckiej ZHP, dyrektor artystyczny Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej, odznaczony medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Nagrodami zbiorowymi uhonorowano Letni Klub Śniadaniowy, nieformalną, trzyosobową grupę działającą na rzecz integracji społeczności lokalnej, aktywizacji mieszkańców i ożywienia przestrzeni publicznej. Działalność klubu rozpoczęła się 3 lata temu od organizowania śniadań na trawie w Kieleckim Parku Miejskim. Kolejne inicjatywy to międzypokoleniowa potańcówka na rynku czy wakacje z Letnim Klubem Śniadaniowym skierowane do różnych grup wiekowych oraz społeczności sąsiedzkich. Klub, który tworzą Marta Lis, Kasia Kędzierska oraz Magda Śledź, zorganizował także huczne 2-dniowe pożegnanie dworca PKS. Studio tańca i stylu Rewanż w bieżącym roku obchodzi 25-lecie pracy artystycznej. W jego ramach działają dziecięce i młodzieżowe grupy taneczne, odnoszące sukcesy na arenie międzynarodowej. Łącznie zdobyli już 16 złotych medali Mistrzostw Świata w różnych kategoriach tanecznych. Zespoły uczestniczą również w produkcjach scenicznych i telewizyjnych, reprezentują Kielce na ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeniach, promując nasze miasto i region. Odbierając dzisiaj te zaszczytne nagrody, deklarujemy, iż nadal będziemy aktywnie działać i pracować na rzecz naszego miasta. Kielce, to brzmi dumnie. Jeżeli patrzę na wasze dokonania, na wasze życiorysy, to jestem przekonany, że mamy nie tylko w Kielcach, ale w Polsce wspaniałych ambasadorów. Bardzo wam za to wszystko serdecznie dziękuję i też oczywiście przyłączam się do gratulacji. Dziękuję bardzo. Galę Nagród Miasta Kielce za 2018 rok artystycznie uświetnił koncert Pawlik Włodek Trio. Publiczność wysłuchała utworów z 3 płyt artysty, w tym najnowszej Pawlik Moniuszko Polish Jazz.